Dzień dobry. Dzisiaj na moim stole kolejna latarka z firmy Frunite. Tym razem będzie to Archer Pro. Archer jest taką malutką latarką. Zaraz Wam pokażę poprzedni model, który również posiadam. I to jest bardzo ciekawy sprzęt, który myślę, że będzie nam tutaj dzielnie znowu służył. Tradycyjnie instrukcję sobie zostawię, żeby Wam również tutaj poczytać, jakie ilości światła i inne parametry można z tej latarki uzyskać. Tym razem w zestawie mamy. Przewód USB na USB-C. No i dobra, o czym naszym pokazuje się latarka Archer Pro. Jak sami widzicie, jest to dość malutka latarka, ale zobaczcie, również tutaj mamy Archer Mini, więc to jest jeszcze mniejszy sprzęt. Ale faktycznie to są latarki, zobaczcie, takie mikroskopijne, ale nie dajcie się zwieść tutaj również dające naprawdę dużo światła. Clips. Tradycyjnie ten podwójny, więc możemy sobie to wpiąć na przykład tutaj, nie wiem, do spodni, możemy wpiąć do bluzy, ale również przez ten drugi klips jesteśmy to w stanie wpiąć na daszek czapki, i to jest bardzo fajna propozycja. Włączamy i mamy wtedy praktycznie latarkę czołową. Czy na daszku, czy pod daszkiem, to już jak to woli. Jeszcze tutaj Wam pokażę ciekawostkę, ponieważ mamy tutaj włącznik, ale nie ma żadnych gumek, więc gdzie jest port ładowania? Uwaga, taradał. Rozkręcamy to wszystko i port ładowania jest schowany w tym miejscu. Ciekawe, nie? Skręcamy, wtedy latarka również nam się uszczelnia i gotowa jest do działania. Włączamy. I tradycyjnie przyciskamy i mamy, chciałem powiedzieć, 3 stopnie, ale tutaj jest to zrobione bezstopniowo. Więc jesteśmy w stanie sobie faktycznie wyregulować to dokładnie tak jak chcemy. Czyli teraz przyciskamy i mruga nam latarka pokazuje, że była na minimum. A teraz lecimy na maksa i jest to, jak widać, zapętlone. Dwuklik dwuklik daje nam tryb turbo, a trzy klik daje nam tryb stroboskopowy. I tradycyjnie również mamy tryb świetlika. I zobaczcie, że mimo tego, że te lusterko jest tutaj naprawdę bardzo malutkie, to również to daje, całkiem daje czadu. Dobra, sprawdźmy sobie w takim razie jeszcze wagę, bo tu jestem ciekaw Ile to będzie? Zawsze mam problem z tym, żeby Wam pokazać tą wagę, bo kamera jest pod takim kątem, ale mamy tutaj 64 gramy, więc to jest naprawdę niewiele. Z ciekawości, 35 gramów. Jest różnica, prawda? Dobra. Teraz kilka parametrów, na które na pewno czekacie. Zastosowana dioda CRI xpl 2 reflektor ze skórką pomarańczy i teraz posiłkuję się tabelką. Mamy tutaj zapewnioną wodoszczelność poprzez to uszczelnienie tutaj oraz z tyłu na włączniku i PX8, do 2 metrów można to zanurzać. Całość wykonana z aluminium, więc tutaj również mamy ten impact resistance. Odporność na uderzenia czy na upadki z półtorej metra można tym rzucać. Oczywiście, starajcie się dbać o tą latarkę. Dystans 134 metry maksymalny, z którego to będziemy widzieć. I teraz tryby: Infinity Low 13 lumenów, 37 godzin, Infinity High 478 lumenów, zmniejsza się to do 208 lumenów. Od minuty, i następny ten tryb, w który wchodzimy, to jest 150 minut. No i tryb turbo mamy tutaj, słuchajcie, aż 1022 lumeny. Zmniejsza się to później na 191 lumenów, i czasy trwania to jest 1,5 minuty. Przechodzimy na 145 minut. Mały wariat. To co? Na dwór może z tą latarką nie będziemy iść, bo to raczej nie, jest, nie służy latarka do świecenia po jakichś wielkich odległościach, ale myślę, że tutaj zrobimy ciemno w warsztacie i poświecimy sobie tutaj w środku. Zapraszam. No i zaczynamy świecić. Tradycyjnie nie wiemy w jakim za bardzo trybie jesteśmy. Przyciskamy to. I zaczyna nam się wszystko rozjaśniać. Tak, jesteśmy teraz w tym trybie Infinity High. No i możemy świecić. Myślę, że Ilość światła naprawdę robi wrażenie, jak na takie maleństwo. No, przy obiektywie, jak podłożę rękę, to widzicie, aż to wszystko naprawdę bardzo, bardzo mocno świeci. Takie świecenie słuchajcie, pod nogi, czy jak się gdzieś chodzi, to to maleństwo powinno być w każdej kieszeni pracownika, powiedzmy. Dobra. No i teraz, o, przepraszam. Teraz świecimy sobie dalej. Wyłączamy. Włączamy i tryb turbo. Jeszcze zobaczymy, tak? Czyli dwuklik. No, i tego światła jest jeszcze dużo więcej. To myślę, że widać, prawda? Dobra, trzy klik, uwaga na oczy. Tutaj mamy stroboskop. No i jeszcze ten tryb świetlika. To może do kamery. Również to naprawdę działa, słuchajcie, ja pod swoimi nogami. No tutaj będzie ciężko to pokazać, ale jest to widoczne. Może tak, na ręce. O. Jest to widoczne, więc w wielu sytuacjach to będzie ratowało nam tyłek, bo faktycznie tutaj zjada tą baterię bardzo, bardzo pomału. Ok? Także, kurde. Za mocno. Za mocno, za mocno, jeszcze za mocno. Muszę sobie zmniejszyć. OK. Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Link tradycyjny do tej latarki w opisie tego filmu. Na razie, cześć.